Piękna piramida. Hej, z tej strony Lotrus. W dzisiejszym odcinku będzie o najlepszych minionach na Hypixel. A najpierw pozwólcie, że ja tak sobie łapię pewnego moba. I nie wiadomo gdzie jest. No gdzie ty kuźwa jesteś? Dobra. Trzeba się uspokoić. Oczywiście pułapka typu Lotrus. Dobrze, a więc przechodząc do odcinka. Najlepszym minionem względem kosztu upgrade'ów na maksymalny level i też uzyskiwanym dochodem podczas całego dnia jest śnieżny minion. Na śnieżnym minionie bez żadnych tych diamond spreading, kompaktorów i innych rzeczy jesteśmy w stanie zarobić dziennie według fandomu 50 chyba 6 tysięcy, dokładnie wam wyświetla, ale ja tutaj zawsze stosuję enchantowany węgiel drzewny i diamond spreading oraz kompaktor, bo bez tego to by nie było opcji. Dzięki temu jestem w stanie uzyskać aż tyle diamentów. Dziennie jestem w stanie ogólnie uzyskać 4 staki takich diamentów, a z tego co każe to jest około 400 kasy. Więc to naprawdę jest spoko. A nie mówiąc jeszcze o śniegu, bo ogólnie rzecz biorąc za cały ekwipunek, dobra, ja wam to zresztą jeszcze pokażę, za cały ekwipunek, tak, nie lubię tego, ale od razu mówię, zamienianie tych śnieżnych bloków na enchantowane powoduje, że po prostu tracimy 50%. Więc zamiana na enchantowany blok jest opłacalna tylko wtedy, kiedy my po prostu nie gramy na tym skybloku, nie wchodzimy na niego itp. No niestety nie mam co innego robić. Za stack, znaczy cały ekwipunek śnieżnych bloków możemy dostać od razu tako 15 tysięcy, a jeżeli sobie poczekamy trochę dłużej, to dostajemy aż 19 tysięcy. Ja zawsze wystawiam to, no, to najlepszą ofertę, już mam tutaj 48 tysięcy, jak sami widzicie. I jest ogólnie rzecz biorąc to najlepszy zysk, jaki można uzyskać na początku gry. Ale jest też jeden haczyk. Jest to minion, którego nie da się craftować. Co to znaczy? To znaczy, że jakiś czas, żeby go zdobyć, są takie eventy, które się nazywa Season of Jerry, na którym zbieramy takie gifty, które są mega nieopłacalne, jak skrzynki w CS-ie. No i z tego oto gifta może nam wylecieć na przykład taki śnieżny minion. A kiedy wyleci nam taki śnieżny minion, to możemy go na pierwszym tierze sprzedać za 200 tysięcy. Ale osobiście według mnie lepszym pomysłem jest po prostu zostawienie takiego miniona sobie, zagradowanie go tam na 11 level, znaczy tier, i zdobywanie tych 50 tysięcy dziennie. A mówiąc szczerze, można zarobić znacząco więcej, wystarczy tylko trochę pokombinować. Diamond Spreading daje naprawdę wiele w tych minionach, po prostu to jest chyba minion, do którego najbardziej się to opłaca dać. Jak widzicie, już mój śnieg został uzupełniony. Nie będę mógł sobie odebrać kasę. I to też warto zaznaczyć, śnieżny minion, który po prostu tak sobie pracuje, ma zazwyczaj takie 20% boosta. On w ciągu 3 godzin nie stanie się zapełnić. Dlatego zostawienie hoppera jest bardzo ważną rzeczą. Jak sami widzicie, tutaj się przydało. Jeszcze dzięki tych wszystkich minionów byłem w stanie zainwestować w enchantowane wiaderko lawy, co daje 25% boosta. Jest chyba najlepszym w sumie boostem uniwersalnym, bo wszystkie większe po prostu znikają po jakimś czasie, więc no to jest albo, nie? W innych przypadku minionach jest gorzej, bo na przykład takiego miniona diamentowego, którego mogłem nawet postawić, upgrade wynosi tam 400 enchantowanych diamentów, czyli to jest 400 tysięcy. I teraz wyświetlę wam jako profesjonalny montażysta tabelkę, ile ten minion zarabia dziennie. Będę mówić z głowy, jest to około 26 tysięcy, a upgrade na ostatni level kosztuje ponad 2 miliony. To jest tak bardzo nieopłacalny minion, że po prostu
chyba tylko chodzi o to, żeby sobie nabić więcej limitów tutaj. Bo to jest jeden minion, który jest po prostu nieopłacalny. Jeżeli chodzi o kolej, no tak, oczywiście zombiaki są najbardziej potrzebne. Dobra. Jeżeli z kolei chodzi o miniony playowate, kurde z gliny, to są one deczko mniej opłacalne niż śnieżne. A dokładnie rzecz biorąc, ich upgrade na najwyższy level jest droższy. To oznacza, no w zasadzie oznacza to tyle, że lepiej jest sobie posiedzieć na takim hubie i pytać się ludzi, czy ktoś ma do sprzedania. Średnio, żeby uzyskać miniona na pierwszym tierze, trzeba wydać 200 tysięcy. Ja oczywiście jako profesjonalny biznesmen, mogliście to między innymi zauważyć w filmiku, jak zrobić 50 zł 20 minut, kupiłem śnieżnego miniona za 25 tysięcy złotych. Kasy serwera, no. Mniejsza z tym. Ale ogólnie rzecz biorąc, co z tego wynika? Z tego wynika, że po prostu śnieżne miniony są najbardziej opłacalnymi, jeżeli chodzi o wkład, a uzyskane środki. Bo na przykład mamy takiego miniona od tych... No, tak się kończy nieoświetlenie świątyni. Mamy znacząco lepsze miniony. Na przykład taka tarantula jest w stanie nam generować, z tego co pamiętam, 150 tysięcy. Znowu oglądam tabelkę. Ale z kolei jej koszt upgrade'u jest znacząco większy. Oczywiście w późniejszym czasie, czyli na przykład po takim miesiącu, ten minion, czyli ta tarantula, jest na znacząco lepszej pozycji niż te śnieżne miniony. Bo te śnieżne miniony są już jakby w maksimum, co mogą zrobić, nie? Ale żeby uzyskać tarantulę na bardzo wysokim levelu, to trzeba się naprawdę postarać. I to jest już chyba bardziej dla zaawansowanych osób. Takim najlepszym kompromisem jest śnieżny minion. Ja jestem w stanie dziennie zarobić około 600 tysięcy i sobie po prostu jako cel obrałem kupowanie codziennie jednego wiaderka enchantowanej lawy. Ponieważ, jakby powiedzieć, no 25% boosta, no to jeżeli zarabiamy na nim w teorii 50 tysięcy dziennie, to zarabiamy 75. Więc jest to naprawdę efektywne, efektowne i możemy uzyskać znacząco większy dochód. A tak na krótką metę, nawet ten akurat nie jest zapełniony, na krótką metę może się też dać ten zwykły enchantowany węgiel drzewny, który daje jednak jakiegoś boosta. A, i wiele osób też prosiło o to, żebym pokazał świątynię. Oczywiście nikt nie prosił, ale Lotrus stwierdził, że w sumie prosicie. Naprawdę. No i co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Kupujcie śnieżne miniony, ale pamiętajcie, żeby coś dla mnie zostawić. Takie za 25 tysięcy to z chęcią. No, więc ja się z wami żegnam. Cześć. Użytkownik z Loami zadał pytanie. Można dawać kontrabandę? Mam coś na zapleczu. Ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, mam tutaj takie bloki illegal. I ogólnie rzecz biorąc, ja w ogóle nie wiem, co mu chodzi. Jaka kontrabanda? Ja, że tak powiem, nie jestem w to zamieszany w ogóle. A, i najważniejsze. Jest szansa. Dosyć duża, ponieważ mam w sumie zazwyczaj 0 komentarzy albo 1. Że się pojawisz na końcu. Tak.